Historia Szybkich i Wściekłych, odcinek drugi, sezon pierwszy. O kurde, ale zawaliście te prototypy, co? No. Ty, w ogóle CB radio mam, zawsze przez telefon gadaliśmy. No. Ale ja, ty jeszcze dał klucze do nowej kryjówy, wyjedziemy? No pewnie. Prowadź, bo ty bardziej się znasz, ja się bardziej na Los Santos znam. W ogóle jakiś typ za tobą jedzie, uważaj. To jest gang! No nie! Uważaj! Jest, działa auto? Come nic się on. Nie stało? Działa! Nic się nie stało, tu! Co za lamus? Oby się nie zepsuły, bo wiesz, że prototypy mają wady, nie? O, na przykład, że podobno w tych prototypach blokują się hamulce. Hamulce właśnie, silniki padają w ogóle. Tak słyszałem. No. Cholera. W ogóle dobrze, że CB radio ma, to przynajmniej nie musimy płacić za rozmowy na telefonie. Jezu! Co się stało? Dobra, jadę dalej, jedziemy szybko! Uciekaj! Uciekaj! Jezu! Znowu atak! Nie mogę skręcać! Nie! Co się stało? Oh fuck! Gdzie jesteś? Tu! Wsiadaj, ten gościu tu przyjechał. Wsiadaj. Nie mogę! To chodź tu. Jezus Maria, to prototyp się ci zepsuł już, co? Ja nie mogę, ty. Weź zadzwoń do swojego kolegi, gdzie on stoi, żeby go zabrał. Halo? No się gdzie ma. Gdzie jesteś? No w domu. Słuchaj, zabierz pro... No dobra, ty, coś stało? Hamulce się zblokowało i ośka. Po prostu wyleciałem z drogi. Zabierz to auto jak najszybciej stamtąd. No dobra, dobra, podaj mi współrzędne. Już jadę. Stoi pod żółtą, czerwoną wieżą. Dobra, już jadę. Bez odbioru. Skołuj mi nowe auto. Spoko, jakie chcesz. Szybkie. No dobra, zawsze załatwię szybkie. Nie ma sprawy. Bez odbioru. Ty, co ci mówił? Że pojedzie po to auto, że nie ma sprawy i załatwi mi nowe szybkie. No dobra. Dobra, to co? To jedziemy do kryjówy? Tak. Boże, są nielegalne gangi! Jezu, szybko. Trzeba jechać szybko do bazy. Jezu! Te prototypy nawalają. Choć mój nie nawala tak jak twój. Cholera jasna. Dobra, to jedziemy. Po ucieczce od członków gangu i po wypadku, Brian i Dominik wrócili do swojej kryjówki. Okej, jesteśmy, to tutaj mówił. No. Ty, to ten niebieski dom, dawaj. Dobrze, tutaj od tyłu do domu można wchodzić. No, dobrze. Dobra, to idziemy? Dobra, dawaj. Po krótkiej rozmowie w kryjówce, Brian dostał cynk od swojego przyjaciela, że przywiózł im nowe auto pod dom. Po tym od razu wyszli, żeby je zobaczyć. Ty, co, czemu wychodzimy? Szybko, bo auto przywiózł. No dobra, ciekawe jakie, co? No. Ty, chodź, jak już ci przywiózł auto. Ale nie było ja, jakby to była BMW 34. Alpina! Ale jaja. Widzisz, szczęście się spełniają. Ale to jest rzadki model. Ty, to chodź, idziemy na ten, na lotnisko zabrać nasze rzeczy, bo zostawiliśmy tam. To jedziemy. Po odebraniu nowego auta szybko wybrali się na stare lotnisko, gdzie była ich dawna kryjówka. Ty, dobra, już dojeżdżamy chyba, jesteśmy, nie? No. Dobra, jesteśmy na lotnisku. Trzeba wziąć rzeczy i jechać do tego. Oby ich nie ukradli. Dobra, już nie chowamy aut, parkujemy sobie tak normalnie przed tym. Dobra. Pa, chodź, idziemy. O Jezus Maria, długa ta droga była. Ukradli wszystko! Ja pierdolę. Wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem! Jezus! Czekaj, jest karteczka! O, co jest? Mów! Dawajcie tą kasę, bo... Wy zaraz skończycie. Ty, może lepiej szybko jedźmy, bo to może być pułapka. Ewakuacja! 1, 2, 3, 4! Dał, to nie umiem wsiąść, sorry. Czekaj. Już siadam. Dobra, ty czekaj na mnie! Ruszaj dupę! Dobra.
Jezus Maria, i gdzie teraz idziemy? Wracamy do kryjówki? Nie, jak najdalej stąd! Dobra. Nieźle to nam wyszło, co? No. Ty cholera mam, ty. A to była jakaś triada, nie? Cholera, czy jakuza? Triada. Dawaj tu, zobaczymy co tu jest. A czekaj, czekaj. Dobra, ty, co tam jest na górze? Chodź, idziemy na górę. Jak myślisz, co to może być? Może jakiś dom mojego pradziada, bo on tu kiedyś kojarzy tą okolicę. Może gdzieś mieszkał, ale nie jestem pewny. Znaczy, tutaj to i ja miałem rodzinę, ale to kilka lat, temu. Dobra, tu droga się czekaj, kończy. Czekaj. Nie, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. No właśnie wiem. Czy co tutaj jest? To jest skocznia mojego dziadka! On tu skakał autami! Ale zajebiście. Skaczemy? Możemy, ja pierwszy! Ale wiesz, że wypadek możemy mieć. Trudno. Trudno, chcesz auto sobie zniszczyć swoje ulubione. Mamy nitro. No dobra, to na nitrze możemy spróbować. No i... To co, jedziemy? No. To pierwszy. Ja za tobą równo jadę. Nitro! Wow! Dobra, wylądowałem bez żadnego uszkodzenia. A ty? Ja też! Gdzie jesteś? Wjeżdżam! Ale nam się udało, co? Patrz, jaki kawał przejechaliśmy. Przelecieliśmy, znaczy. Ty, ale wiesz, że tu zginął mój dziadek. Ale jak skakał z tego? Tak. Ma dobra, tylko... jestem za tobą, jestem za tobą. To ja już wjechałem na górę. Dawaj tu z góry zeskoczymy. Dobra. Ty, patrz! Ty, co? Chodź tu, tu jest terytorium tego gangu. Ty widzisz? Po tym, co nam zrobili, przynajmniej możemy się chwilę pobawić. Ty, naprawdę? Chodź, dobra. Wyjdziemy, zobaczymy. Ale to chyba jakieś opuszczone się wydaje. Bo oni w takich się znajdują. To co? Nie, nie schodzimy tam na dół, bo tam jest pełno tych w środku. Dobra, to chodź, tylko tak się przyjrzymy. Nie, 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 nie. Dobra, wracamy do aut. Oni mają kamery! To wracamy szybko do aut, chodź. Szybko i spieprzamy stąd jak najszybciej. No. Kurde. W jaki sposób zginął twój dziadek? Skoczył motorem. No, to chyba nie pomyślał, co robi, co? Nie, bo był nachlany. Normalne. Uważaj! Pomóż mi! Jezu! Nie! Po wypadku Brian szybko pojechał sprawdzić, co jest z domem. Co się stało? Dawaj. Idź wszędzie już do mnie! Dobra, ja nagrywam. Co się stało? O Jezus, miałem wypadek. Gdzie on jest? Zbyszek! Ty żyjesz! O Jezus Maria. Moje auto ledwo działa, ale chyba dojadę nim do domu. Nie, dawaj do mnie! Dobra. Trzeba zadzwonić do twojego kolegi, że ten, że drugi prototyp rozwalony. To ja do niego zadzwonię. No dobra. Po tym jak Brian odebrał doma, pojechali do Burger Shota. Ale jestem głodny, ty, byś zajechał, bo mnie tak brzuch boli po tym wypadku. Ile byłem czasu nieprzytomny? Ile ty do mnie zjeżdżałeś? Z jakieś 10 minut. Cholera, dobrze, że się nic nie stało, tylko ten, mam rozwalony łuk brwiowy. Dobra. Słuchaj, zadzwoniłem już do mojego kolegi, bo ty teraz zasnąłeś. No. Zadzwoniłem do mojego kolegi i on zabierze prototyp i da ci nowe auto. Dobra, dzięki. On ma cały parking w autach. To dobrze. Dzięki. Dobra, dzień dobry, to ja poproszę clucking huge meal, bo jestem bardzo, ale to bardzo głodny. O Jezu! O dobrze, dziękuję. Jeszcze raz sobie wezmę, zjem. Oż ty gnoju, otrułeś mojego ziomka? Jezu, może on z nimi współpracuje. Chodź nie, ja też... Ja wychodzę. Nie mogę tam oddych... Oby mu nic nie zrobił. O Jezus Maria.
Po małej przerwie na świeżym powietrzu Dominik poszedł sprawdzić, co się dzieje z Brianem. Zobaczymy, co on tam robi. Jezu, oby nic nie zrobił dla tego gościa. Ty, stary, wszystko dobrze? No i co robisz, człowieku? Jezu. Nie, on to niechcący. Po prostu takie lipne materiały daje. Ja sobie kupię też coś. No Jezu, znowu. Nic u nich więcej nie kupię. Jezu. Gdzie jest moja bębka? Może oni nas śledzili? Walić to, idziemy do środka, dzwonię do mojego ziomka. No dobra. Chodź, posiedzimy. Dobra, to dzwoń. Po 2 godzinach czekania Dominik i Brian poszli sprawdzić, czy przyjaciel Briana przybył z ich auto. Ty, to po 2 godzinach może już przyjechał, co? Idziemy, chodź. No. Jezus Maria, ciekawe co za auto nam dał. BMW X5! Ale jaja! To jest ten mój ziomuś! Siema! On się nie odzywa, on jest małomówny, szczerze mówiąc. No ale niezłe auto nam załatwił przynajmniej. To co, jedziemy do kryjówki? Mówił mi teraz, że kryjówkę nam napadli i ukradli wszystko, co mieliśmy tylko. Ja nie mogę, ty. Dobra, to co? Ale czekaj, możemy do niej pojechać, może coś tam zostało. No dobra, to chodź, idziemy. Po długiej drodze wreszcie przybyli na miejsce. Ale gównianie, że to auto się zepsuło, człowieku. No lipa, gówno nam załatwił tym razem. No i musieliśmy jeszcze na piechty iść kilometr. Jezus Maria. No. Przynajmniej trochę muskuły. O, żeś ty w dupę śledzia. A może on specjalnie nam dał takie gówniane auto, co? Patrz, ja biorę toalnego Volkswagena. Ja biorę Lancera. Jaki piękny. Mój Lancer ładniejszy. Mój jest ty, piękny. Dobra, najpierw sprawdźmy co w domu. Po tym jak okazało się, że nie zostało nic w ich kryjówce, udali się do warsztatu. Cholera, nic nie ma w tym domu, Jezus, dobra, dawaj do auta. Trzeba stąd jechać, jedziemy do warsztatu? No. No dobra, to dawaj. No Jezus Maria. To ty prowadź jak zawsze. Ty, nie masz jakiejś karteczki może? Ja albo ja. Ja nie mam. Napisał. Co na to? To dla was ziomeczki, pozdro. Specjalnie wam dałem takie gówniane auto, żeby się teraz się nacieszyli tymi autkami. Kurde, co za typ, zawsze nas zaskoczy. Ale patrz jak wygląda to, ten mój Volkswagen z tyłu. Świetnie, a mój fajny wygląda Lancer? No. Dobra, ty, dobra. Dobra, pojedziemy twojemu Lancerowi zmienić felgi. No dobra. Po dojechaniu na miejsce przez ani chwili zwłoki nie robili nic innego, tylko poszli tuningować auto. Ty, no dobra, to co? Tutaj jest, mówisz, że gdzieś ten garaż, co? Tu jest. No dobra, to chodź. Tu jest dom, gdzie mieszka ten mój drugi ziomeczek, co też zajmuje się autkami i on ci stuninguje tego. Dobra, to wjeżdżamy. Po stuningowaniu aut próbowali uciec przed przyjacielem Briana, ponieważ ich gonił. Ale potem pojechali do swojej nowej kryjówki. Ty, ale zajebiście mi to autko zrobił, ten twój przyjaciel. No. Ty, i widzę w ogóle, że ten drugi tu przyjechał. No dobra, dawaj prosto. Dobra, prosto. Dawaj, szybko. Ty, jedzie za nami ziomek twój. Ta? No. Uczepił się nas. Lubi się uczepiać na przykład ciebie. On lubi się obcych ludzi odczepiać. Znaczy, no bo wie, że jestem twoim przyjacielem i może chce mnie jeszcze zaraz poznać. Zaraz mu uciekniemy, spoko. Dobra, to co, uciekamy? Nie, czekaj, trzeba wjechać na jakąś prostą. No to dawaj. Dawaj, tu. Nitro! O, ja miałem ten, kurde. Hamuj! Jezu! Nic ci nie jest? Nie, nic mi nie jest, auto dalej sprawne, jedziemy. A moje jest skrakowane, dobra. Trzeba gdzieś uciec. Ty masz klucze do nowej kryjówki? No, mam. Dobra, to jedziemy do niej. Szybko opłacimy bramkę. Jedź, bo ja nie wiem, gdzie ona jest. Ty się go! Nitro! O Jezus Maria! Ty masz Nitro! Dominik, nic ci nie jest? Nie, żyje. Trzeba jechać po prostu naprawić auto. Wsiadaj, to auto dalej nie pojedzie. Zaczyna dymić. Czemu każde auto się psuje? Ominął nas, chyba nie wie, że to my. Nie wie. Dobra, to jedziemy do kryjówki.
Po wypadku Dominika pojechali szybko do swojej nowej kryjówki, gdzie był również garaż do naprawy aut. Ty, dobra, to co, już chyba dojeżdżamy, nie? On mówił, że tu warsztat w ogóle jest razem. Tak, tu jest warsztat. Ty to naprawisz sobie autko i ja zaraz pojadę holownikiem po swoje auto. Masz tu klucze i idź. Dobra, to i to idę po holownik i zaraz wracam z moim autem. A ja idę obejrzeć, co tu się stało. Po naprawieniu aut pojechali trochę poszaleć. Ty, to co robimy? Nie wiem, trzeba coś porobić, bo nudy. Może dawaj jedziemy na tamtą górę, bo tu jest fajna droga do driftów. Do driftów? Tak, do driftów. Dobra, dawaj. Auto naprawione, można jechać, nie? Można znowu zniszczyć. Dobra. To co? Jechać za tobą? Tak. Dobra. Ty to co, już wjeżdżamy na tą górę? Tak. Dobra, dawaj. O. Dobra. Nitro, trochę chociaż. Co nie? Czasem trzeba strzelić. O Jezu, Jezus, Jezus. Uważaj, żebyśmy się nie zderzyli przynajmniej. Auto dopiero naprawiłem, człowieku. Nie chcę, żeby było już zniszczone. Rozumiesz mnie, nie? Tak. No, to dobrze. O, patrz. Co? Widzisz to? Widzę. Była siedziba mojego wujka. Jezu, wszystko było twojego wujka, kurde, widzę. Praktycznie. Dobra. Czekaj. No to chodź, nieźle. Chodź sobie naprawić auto. Albo stuningować jak chcesz, bo tu z tyłu jest taki garaż, gdzie jest pełno tego. Dobra. Myślę, że to już ostatnią posiadłość, jaką miała twoja tak, rodzina. Ostatnią. Kupił ją chyba przed jego zaginięciem. Tak, właściwie. No dobra. No to co? To tuningujemy. Po odnalezieniu starego warsztatu wujka Briana potuningowali swoje trochę auta i pojechali dalej. Ty, fajnie swingowaliśmy sobie auta. Dobra, no. To jedź. W ogóle fajnie twoje auto ze spoilerem wygląda. Dzięki, twoje też. No dzięki. Wiesz, moje jest bardziej do spoilerów takie. Ty, a tu jest taki park rozrywki dla samochodów. Chodź, tu zjedziemy. Dobra, dawaj. Trzeba czasem poszaleć i pojeździć nie po drodze, nie? No. Uważaj tylko, bo tu łatwo wpaść do wody. No właśnie widzę. Wow! Użyję sobie o kurde, ale nitro moje się sprawdza. Patrz, patrz, patrz! Jezus Mario! Ty, tu można sobie podriftować nieźle. Sielankę przerwał ważny telefon od wujka Dominika. Cholera! Wujek do mnie dzwonił, powiedział, że ma problemy. Trzeba szybko do niego jechać. Muszę zadzwonić do Briana. Halo? Brian? Halo! Ty, weź tu do mnie podejść, bo miałem cynk od mojego wujka, że trzeba do niego jechać. Okej, już jadę. Dobra, powiedział, że jakiś ludzi, że ktoś go napadł. Zaraz się powiem w ogóle. Ale ja już tu jestem. Ty! Wujek mi powiedział, że go triada zaatakowała. Ta! Że siedzi w domu zabunkrowany. Bo miał specjalny pokój, kiedy by była wojna. Jedziemy do niego? No, dobra, to szybko. Ja prowadzę. Prowadź, szybko. Po rozmowie szybko wyruszyli w drogę do wujka Dominika. Ty, dobra, dojeżdżamy już do mojego wujka. No, okej. To dobrze. No. Tu tylko skręcić. Ty, nie ma tu triady. Może uciekli, może mieli na nim podsłuch i słyszeli wszystko. Możliwe. Dobra, dawaj, wbijamy do niego. Muszę zaparkować. Dobra, chodź. Po tym jak okazało się, że nic nie stało się dla wujka Dominika, szybko ruszyli sprawdzić, gdzie jest baza triady. Ty cholera, to teraz co? Musimy jechać zbadać, gdzie triada ma główną bazę. I musimy to załatwić. Ciąg dalszy nastąpi. I got a lot of bounce, so much of it, I'ma shake the house.